Proszę Państwa, ostatni projekt uchwały. Punkt 6. Dyżury 5, 12, 19 grudnia 2013 roku. Punkt 7. Oświadczenia i komunikaty. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu zaprezentować baner, który jest w przygotowaniu, związany z tym, o czym mówiliśmy na ostatniej sesji, mianowicie o projekcie zabudowy wnioskowanego przez nas rynku komuterskiego, czyli obecnego parkingu, przez hipermarket, do czego dąży obecny użytkownik wieczysty, czyli spółdzielnia mieszkaniowa Piast. Chcemy przeciwko temu zaprotestować i wstrzymać ten nieodpowiedzialny krok, zwłaszcza, że ten projekt prawie 3,5-tysięcznego hipermarketu, o powierzchni 3,5 tysiąca metrów hipermarket, który miałby tam powstać. Właśnie tutaj jest taka wizualizacja tego hipermarketu, jaki spółdzielnia chce zrobić. 3,5 tysiąca metrów, do tego powinno być zgodnie z przepisami ponad 1000 miejsc parkingowych. Spółdzielnia przewiduje takich miejsc 67. Także 20 razy za mało. Już nie chcę tutaj się rozwodzić na temat w ogóle samego zamysłu, żeby w centrum miasta lokalizować hipermarket, co jest w ogóle pomysłem zupełnie z kosmosu. I widać, to chyba tylko i wyłącznie wielka żądza pieniądza musi kierować osobami, którym takie pomysły w głowach się urodziły. I planujemy taki baner zawiesić i właśnie tam w pobliżu tego miejsca i zachęcić mieszkańców Krakowa i poinformować ich o tym, że taki niedorzeczny pomysł jest. Taka techniczna propozycja, można byłoby to drzewo stamtąd jeszcze. Teraz już zapuszczam. Ale lepiej by wyglądało. Teraz już zapuszczam. Ale lepiej by wyglądało z tego drzewa. Ale teraz już zapuszczam, po pierwsze, a po drugie to jest. Ale oczywiście, ale to jest taka propozycja, jak to, tutaj nie mamy możliwości. No po prostu tak chcą zrobić. No i tyle. No. W tym miejscu, gdzie jest to drzewo, to będzie ten baner właśnie. Tak. No to jest to drzewo, to istniejące, to jest jedyne drzewo, jakie z tego wszystkiego zostanie. Tak, to jest ta wierzba, które ma zostać. Można to miał fotoszowy wyciąć, by lepiej wyglądało właśnie. No nie, ale taki jest zamysł. Jest to drzewo, natomiast w tamtej, poprzedniej propozycji, jakby Pani mogła, no to jest jedna z tych koncepcji, które były przygotowywane 3 lata temu i to jest taka jakby najbliższa tego, temu zamysłowi, jaki musimy mieć, znaczy, żeby jak najwięcej placu było, bo różne inne były tam koncepcje z wielkimi kubaturami różnymi tam, dwoma poziomami i tak dalej. Natomiast tutaj rzeczywiście ta idea jest jakby najlepiej widoczna, dlatego tutaj ta propozycja została przedstawiona. No i taka właśnie alternatywa, albo rynek rowoderski, albo hipermarket bez parkingu. I to chcielibyśmy, żeby o tym się dowiedzieli mieszkańcy Krowolczy i Krakowa, no bo w tym miejscu węzłu, w tym węźle komunikacyjnym dużo Krakowian się pojawia i żeby też mogli sobie wyrobić zdanie na ten temat. Więc to jest sprawa związana z rynkiem komuterskim najbliższym. Proszę, można. Można. A właśnie to jest. Tak, bardzo proszę. Tutaj jeszcze jak to obecnie wygląda. Właśnie, bo mówimy tutaj o tym banerze, który ma być tam po którym momencie zawieszony, prawda? Jak to będzie moment, czy to się będzie wszystko wiązało? Takie akcje powinny być bardzo nagłośne. Bo zbieranie podpisów to jest jedna sprawa, natomiast nagłośnienie to jest druga sprawa. Jeżeli będzie powieszony baner, po pierwsze, czy to będzie w prasie, czy to będzie w Kronice Krakowskiej, bo można się skrzyknąć jako wszyscy radni, prawda, wyjść tam w pewnym momencie, zacząć, nie wiem, zbierać podpisy i wtedy zaprosić telewizję i niech przyjedzie, niech zobaczą i że po prostu radni tu protestują. Coś takiego, taką akcję nagłosić. Coś, no bo to musi mieć obrzeg, prawda, to samo zbieranie podpisów może nie wystarczyć. Oczywiście, taki jest plan.
aby to było związane właśnie z takim rodzajem konferencji prasowej na ten temat. Baner ma tutaj na tym dziele tu stanąć. I jeżeli będzie. Znaczy, no, jutro ma być gotowy. Jutro ma być gotowy, więc jak będziemy mieli pewne, kiedy on stanie, to wtedy ustalimy godzinę konferencji prasowej, zawiadomimy wszystkie media, żeby się pojawiły, no i oczywiście zawiadomimy wszystkich radnych. I to będzie na zewnątrz po tym barem, tak? Tak, oczywiście, tak, żeby to było wiadomo, o co chodzi w tym miejscu. Teatrze Stary Brat, 50 osób protestowało, a cały krak opodzielał. Cały krak opodzielał. Tak, więc tak właśnie chcemy zrobić, tylko że możemy to zrobić dopiero wtedy, jak będziemy mieli pewność, kiedy ten baner będzie możliwy do ustawienia. To ma kontakty z kościołem, do księdza może pokropić ten baner. To by chyba nie pasowało. To by było za dużo. To by nie pasowało. Myślę, że... No i tutaj... Jest potwierdzenie tych słów, które mówią o tym, że jest to miejsce wyjątkowo zaniedbane. Śmierdzące budy, jedna tworząca, piekąca stare kurczaki, a druga to jest Toitoi, który jest tutaj elementem stałym tego krajobrazu. To jest rzeczywiście, ja sobie uświadomiłem, że to jest zwykły skandal, żeby na stałe była toaleta przenośna w samym centrum dzielnicy. Wygląda to w sposób, tutaj proszę zobaczyć, jak wyglądają te samosieńki. One wyrosły kiedyś tam przy płocie, a teraz to są tak potężne drzewa, które w ogóle wrosły w ogrodzenie. Także takie jest utrzymanie tego terenu przez spółdzielnię mieszkaniową Gwiazd. Ja bym się, przepraszam, nie czepiała tego, jak to wygląda, bo powiedzą, wystawił hipermarket, to będzie wszystko wysprzątane. Tak. Ale co do tej pory robili? No ale ile lat doprowadzili do takiego stanu? To jest dewastacja, to jest po prostu dewastacja. I wszelkie przewodniczący, tylko prezes Krzysztof powiedział, że on ma robić pieniądze, do tego jest powołana spółdzielnia, że on nie będzie nie będzie za darmo tutaj utrzymywał. Po pierwsze, to nie jest za darmo utrzymywanie, ponieważ ten teren jest wynajęty komercyjnie i jakieś przychody z tego tytułu spółdzielnia ma, które wcale nie są zgodne z aktem notarialnym, jaki został podpisany. Na jakie cele są przeznaczane, też nikt nie wie. Tak. Także wola władz spółdzielni, aby zrobić tutaj interes życia, no jest troszeczkę... Według Zikitu to się nazywa tymczasowa przyczepa gastronomiczna, to już jest chyba 20 lat. Tak. Ale ja jeszcze do tego zdjęcia, tego rynku obecnego, bo tak jak się patrzy, w pierwszej chwili ja mam tego zorientowana, mi się wydawało, że tam jest na przykład basen. Jest taka ślizgawka malutka, tak, jest ona tam opisana. To czerwone to jest budyneczek taki mały, w którym tam kawiarnia ma być czy coś. Może to za duże jest. Znaczy to nie jest basen. Co to jest? Basenik to jest tam po lewej stronie taki niewieściutki, taki koło tego białego kwadracika. To tam ma być ślizgawka w silnie. Znaczy oczywiście to jest tak jak mówiłem, propozycja. To jest propozycja. Natomiast zaletą tej propozycji jest to, że tutaj jest naprawdę dużo placu, prawda? Jest dużo otwartej przestrzeni. Nie jest to zabudowane tak jak w tych innych propozycjach. Z prawej strony na dole, w prawym dolnym rogu, ta ściana taka szklana, no co to jest? To jest szkło, czy to mi się tak... To jest taka jakby rodzaj pergoli, po której pnącza mogą rosnąć i tam rząd, po lewej stronie widzimy rząd drzew. Taka alejka, szpalerek, takich niewielkich drzewek. No taka trochę zieleni, trochę jakieś kawiarenki. No takie po prostu ładne miejsce, w którym się chce być, a nie to, co jest teraz. I osłonie to bodajże od ulicy. Tak. Takie tam różne są, bo właśnie tutaj po lewej stronie widzimy taką szklaną taflę, no różnego rodzaju. Polska ma fontannę, tak? Prawdopodobnie, no różne są możliwości wykorzystania tego terenu, jeżeli się ma zamysł zrobić z tego miejsce reprezentacyjne i piękne. A no, alternatywą jest zabicie całej dzielnicy tysiącami samochodów, które do hipermarketu przyjadą.
bo zawsze tacy się znajdą, którzy przyjadą, no niestety. No to przyjedzie, ale będzie musiał zaparkować w Bronowicach gdzieś tam, 3 kilometry dalej. No absurdalny pomysł. Absurdalny pomysł. Proszę Państwa. To i zatrubać powietrze. Zatrubać nam powietrze, tak. Proszę Państwa, mam pismo z Zarządu Infrastruktury Komunalnej w odpowiedzi na naszą uchwałę dotyczącą zakazu jazdy samochodami po Parku Jordana. Z którego, nie będę czytał całości, ale z którego wynika, że są, myśmy się zwrócili o podanie numerów rejestracyjnych tych samochodów. Okazuje się, że jest ich 17, które mają prawo jeździć po Parku Jordana po alejkach. Także bardzo poważny park maszynowy może po parku jeździć zgodnie z prawem. Ja jeszcze do tego liczę co najmniej połowę tej liczby, a o ile nie więcej, takich, którzy jeżdżą nielegalnie jako klienci fitness klubu Krakowia, ponieważ po prostu tam sobie podjeżdżamy zgodnie wysiąść i iść na zajęcia fitnessu. Zdjęcia i dawać do Straży Miejskiej. BMW, Mercedes, 3 Peugeoty. Tak, to jest Fordy. W zasadzie pełen przekrój. Także tutaj będziemy dalej obstawać przy tym, żeby rzeczywiście samochody przestały jeździć po parku. Z Polskiego Klubu Ekologicznego otrzymaliśmy pismo, które to Polski Klub Ekologiczny w całej pełni popierał projekt Rady Dzielnicy utworzenia Placu Krowederskiego przed budynkiem na ulicy Królewskiej. Budowa w tym miejscu jakichś nowych marketów czy sklepów jest w ogóle tam niepotrzebna. Następnie pismo z ZIKIT w sprawie przeprowadzenia spotkania informacyjnego z mieszkańcami. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa w dniu 24 kwietnia uchwały o zmianie strefy płatnego parkowania, ZIKIT zwraca się z uprzejmą prośbą o wskazanie proponowanego terminu miejsca spotkania, którego odbycie pozwoliłoby na uniknięcie problematycznych sytuacji związanych z początkowym okresem obowiązywania rozwiązań stref płatnego parkowania na obszarze objętym rozszerzeniem. Chodzi o to, żeby mieszkańcy Krowoczy mogli się zapoznać z tym, co nas czeka 1 lutego, czyli wprowadzenie tej nieczęstej strefy płatnego parkowania. Więc myślę, że trzeba będzie odpowiedzieć na to, na ten apel i rzeczywiście zorganizować takie spotkanie, bo już pojawiły się telefony z różnego rodzaju pytaniami szczegółowymi, na które trudno jest nam odpowiedzieć, no bo po prostu nie znamy tej odpowiedzi. No, to musi zjeść. Myśmy zrobili takie spotkanie. Jeśli chodzi o pismo z Biura Planowania Przestrzennego, otrzymaliśmy odpowiedź, że przyjęty przez Radę Miasta Krakowa studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, teren Parku Klepackiego jest przeważającej części jako teren zieleni publicznej i tereny korytarzy podstawowego układu drogowo-ulicznego. Przedmiotowy teren znajduje się ponadto w granicach obszaru jako układ urbanistyczny Klepacza wpisany w rejestr zabytków. Po rozpatrzeniu sprawy pod względem przestrzennym Biuro Planowania Przestrzennego informuje, że w sprawie ewentualnego pozyskania do zasobu gminy miejskiej działek wymienione wiodące znaczenie będzie miało stanowisko Wydziału Kształtowania Środowiska oraz stanowisko służb konserwatorskich. Ze swojej strony, w oparciu o wskazanie w studium, należy stwierdzić, że wnioskowane przez Radę i Zarząd Dzielnicy 5 Krowucza pozyskanie działek dla włączenia do granic Parku Klepackiego byłoby właściwe. Także będziemy z utęsknieniem czekać na opinię pozostałych jednostek. I pismo od zastępcy prezydenta miasta Krakowa, odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie dalszego procedowania i wprowadzenia do PR zadania aktualizacja projektu rewaloryzacji Parku Krakowskiego oraz pracy i pani. Uprzejmie informuję, że z uwagi na obowiązującą sytuację finansową miasta Krakowa wprowadzenie w chwili obecnej przedmiotowego zadania do wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa oraz budżetu miasta Krakowa jest niemożliwe, ponieważ obowiązujący budżet oraz WPF są dokumentami zbilansowanymi pod kątem dochodów i wydatków.
Z uwagi na to, że Park Krakowski stanowi miejsce odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Krakowa, jak również turystów odwiedzających nasze miasto oraz wpisany został do rejestru zabytków pod numerem A985, dołożę wszelkich starań, aby w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych wprowadzić powyższe zadanie do wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa. Wobec takich pism propozycje zrobienia olimpiady w Krakowie po prostu powoduje. Zimowy. Oba może być nawet letnia, co za różnica. I tak nie mamy na nią pieniędzy, już nie wspomnę o śniegu. I szansę mamy. Ja bym raczej parę olimpiady zaproponowała. Ale odnośnie olimpiady, to nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że już jest przetarg ogłoszony na dokumentację, na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do olimpiady i wiecie, jak jest, jaka kwota milionów czy 18 milionów? 22,5 milionów. Na dokumentację. Byśmy wszystkie wyrzucone pieniądze załatwione. Jeden. A jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, ile jeszcze będzie różnych wyjazdów, czy... A to jest więcej niż budżet dzielnic wszystkich, prawda? Tak. Natomiast są 50 miliardów dolarów wydało, więc... Na jakiej podstawie oni zrobili, że 66% mieszkańców jest za? Głosujących. A głosowało 66 osób. 500 osób z Krakowa, 1000 z Małopolski, 2000 z Polski. Czemu z jakich głosował? Mam nadzieję, że to upadnie. Poszło na skrzynki wszystkie. Ktoś mi tłumaczył, że nawet samo to, że my wystartujemy, to nieważne, że nie dostaniemy olimpiady, bo nie dostaniemy. Daj Boże. Ale samo to, że wystartujemy, to już jest promocja miasta na świecie. No więc ładujemy w promocję miasta. Ale za 22 miliony to ładamy w różnych stacjach telewizyjnych na całym świecie można zrobić większą promocję. Tematycznych, podróżniczych. Trawel, trzeba po prostu piece powymieniać i promocja Krakowa, przyjrzeć na bardziej zanieczyszczonego miasta w tej części Europy. Właśnie, pozbyć się tego piętna, a nie jakieś leczenie kompleksu. Ale to tylko jednego człowieka jest przesadzone. To nie, myślę, że taka grupa jest dużo większa niestety. Musieliby śnieg w Krakowie na białą malować. Czy ktoś chciałby jeszcze coś zakomunikować bądź oświadczyć? Brak sygnału. Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Zamykam 20 roku.